Cześć kochani, witam was w następnym vlogu. Właśnie zmierzam do fryzjera. Jak widzicie po tytule, to będzie vlog z przygotowań do wesela. Jedziemy już jutro na wesele Ewy i Juriego do Warszawy. No i tak stwierdziłam, że nagram takie całe moje przygotowania, czyli jak wygląda moje przygotowanie włosów, jaki będę robić makijaż, jakich kosmetyków dokładnie używam, żeby przetrwały mi na imprezę, jaką sukienkę będę miała i tak dalej, i tak dalej. Zajawiłam wam ten temat na Instagramie, spodobał wam się ten pomysł, także stwierdziłam, że nagram z tego całego vloga, także zapraszam was na dzień ze mną. Gotowe, wróciłam już do domu z Bielska i w domu panuje totalny chaos, zaczynam się pakować. Wróciłam do domu i zauważyłam, że coś rośnie mi na brodzie. Oczywiście, pryszcz. Jak mogło być inaczej, impreza, będę się malować i będę mieć dodatkowego przyjaciela do zakrycia. Chodzę teraz, jak słyszycie, w butach. Kupiłam takie buty, już wam je teraz pokażę po tym opakowaniu. I chodzę w skarpetkach, żeby je trochę rozchodzić, żeby mi było jutro w nich wygodnie, bo w sumie to miałam zrobić dużo wcześniej, żeby w razie czego je oddać, żeby coś było nie tak, ale robię to na ostatnią chwilę, dzień przed. No i tak jak powiedziałam, jest chaos w domu, bo zaczynam się pakować, zaczynam szykować wszystko, zaczynam prasować sukienkę. Także może zacznijmy właśnie od tego, że pokażę wam moją sukienkę, w której pojadę na wesele, na ślub. Tak prezentuje się sukienka na wieszaku. Sukienka jest z firmy Lu. Jest jeszcze niewyprasowana, więc jakby nie wygląda tak super. Zaraz będę to robić, ale zobaczcie jeszcze teraz na telefonie, jak się prezentuje na zdjęciu, jakby na modelce z Instagrama tej firmy. Bardzo mi się spodobała, zamówiłam rozmiar S, jest dobra. Także zaraz zabiorę się za prasowanie jej. Tu kacpra koszula, tu gdzieś tam już wisi kacpra garnitur. I na nieszczęście zepsuło nam się żelazko, więc będę musiała ratować się prasowaczami, tymi steamerami. Mamy taki duży, który jest normalnie w biurze i nim prasujemy ubrania i tak dalej, wow, czy ja do filmów, do zdjęć. I w domu mam taki jeszcze mały podręcznik, który też podłączyłam, zaraz zobaczę, którym będzie mi wygodniej delikatnie przeprasować sukienkę, odświeżyć trochę kacpę garnitur, no i jego koszulę. Wszystko czeka i wisi. Tutaj mamy piękne zaproszenie od Ewy i Juriego na ślub, a ja kupiłam taką kartkę Hugs and Kisses. W środku wypiszę, no i włożymy prezent. Najlepszym prezentem są pieniądze, więc też stwierdziliśmy, żeby właśnie podarować młodej parze pieniążki, także wypiszę zaraz życzenia, no i włożę zawartość, żeby to już czekało przy wyjściu jako jedna z najważniejszych rzeczy. Nie zawiązana, ale nie chcę teraz mieć sobie już wstążki, ale tak to się prezentuje, tak w niej wyglądam. Powiem wam, że taka urocza, słodka, spodobała mi się na tej modelce. Akurat widziałam, że dziewczyna, która jest na zdjęciach, jest szczuplutka, drobniutka i wygląda w niej dobrze, więc na tej podstawie dobrałam ją do siebie. Przyszły mi dwie sukienki z Lu. Wzięłam XS i S, no i koniec końców okazało się, że S-ka jest na mnie dobra, bo w XS prawie nie mogłam się dosunąć w talii. Także ta rozmiarówka jest naprawdę malutka, bo tak jakby ja naprawdę jestem szczupła, więc S-ka jest idealna i jeśli chodzi o długość, i jeśli chodzi o rękawki i talię. Tak to wygląda, buty dalej w skarpetach, no a buty wyglądają w ten sposób. Takie sandałki beżowo-różowe,
No i chyba będzie okej. Okay. Make-up, jeszcze nie mam pomysłu, jutro Wam pokażę, jaki zrobię, bo to będzie vlog z dwóch dni. Z dzisiaj, no i z jutra, z takich już docelowych przygotowań, będę też malowała jedną z druhen, chyba mówi się druhen, Ewy, także też Wam co nieco pokażę, jeśli tylko będzie na to czas i możliwość. Także biegnę się teraz pakować, bo czas mnie goni, a jutro trzeba z rana wyjechać. Większość naszykowana, resztę rzeczy dopakuję sobie rano, także teraz się z Wami żegnam, przymykam kamerę i za sekundę witam się z Wami kolejnego dnia. No i my już gotowi, mamy dzień ślubu, ale się cieszę. Cieszę się bardzo szczęściem Ewy i Juliego. Jesteśmy gotowi na miejscu, resztę szykowania, czyli już make-up, jakieś poprawki włosów, poprawki sukienki, doprasowywanie. Także biorę ostatnie rzeczy, została mi ostatnia torba z jakimiś pierdółkami do samochodu. No i wyjeżdżamy! Dojechaliśmy na miejsce i słuchajcie, jestem w trakcie szykowania. Miałam nadzieję, że będę miała czas, żeby pokazać Wam krok po kroku, jak robię ten makijaż, ale nie dam rady tego zrobić, więc obiecuję, że nagram po prostu film na YouTube Klatex, krok po kroku, jakich kosmetyków użyłam, co nałożyłam na twarz i dokładnie jak go wykonałam. Wszystko jest ogólnie na maksa na biegu, także ja kończę się malować, zakładamy sukienki i w sumie za moment 17, więc musimy lecieć, bo ślub zaczyna się o 17.30, także kończę make-up, pokażę Wam już efekt końcowy, pokażę Wam się w sukience, a tak jak mówię, po prostu tutorial z tego makijażu będzie na drugim kanale. Totalnie na szybko, jeszcze bez butów, w klawkach, w japonkach. Taką mam sukienkę już na mnie, możecie ją zobaczyć. Bardzo ładna, tak jak mówiłam, lu z tyłu wiązana, jeszcze będę miała kokardkę. No i dokończam się ubierać, Kacper już wychodzi, także mam nadzieję, że powrócę Wam tutaj za chwilę jeszcze zdjęcia, jak wyglądała, bo na pewno będziemy robić na imprezie. Resztę nagrywam już z Dąbrowy, jesteśmy z powrotem, mamy piątek, więc tak naprawdę minął dzień od ślubu, ślub był w środę. Było bardzo fajnie, ubawiliśmy się, naprawdę wszystko wyglądało przepięknie, co mogliście zobaczyć na zdjęciach przed momentem. Naprawdę Ewa, Juri i wszystkie druhny Ewy, które przygotowały wesele. Byłam totalnie wzruszona tym, jak pięknie wyglądało całe wesele, jak ta cała oprawa muzyczna, wszystko było dopięte na ostatni guzik. Wow, naprawdę wow. Miałam nadzieję, że będę miała czas Wam nagrać ten makijaż, ale wyszło tak, że pobiegłam malować Zolę. Na szybko malowałam Zolę w pokoiku, w którym szykowała się też Ewa. Wszystko wiecie, tak jakby w emocjach. Ja pod koniec już byłam tak zestresowana, że nie potrafiłam sobie przykleić nawet rzęs w swoim makijażu. Musiałam prosić Harry'ego. Harry make-up na szczęście był na weselu i pomógł mi po prostu dokleić rzęsy, bo ja byłam cała normalnie rozdygotana na końcu. No ale puentując, naprawdę było pięknie. Wiem, że Ewa i Juri szykują dla Was jakiś niespodziankę, jakiś materiał z tego dnia, więc mam nadzieję, że już go widzicie na ich kanale albo na dniach się tam pojawi i będziecie mogli zobaczyć troszkę więcej, ale naprawdę było super. Wróciłam już do rzeczywistości i sprzątam w domu, ogarniam mieszkanie, rozpakowuję walizkę, w tle słychać pralkę, która już pierze rzeczy z wyjazdu, także po prostu ogarniam dom standardowo. I słuchajcie, wychodzę z domu, jedziemy na szybkie jedzonko, jedziemy na sushi do Katowic. Jeżeli szukacie dobrej suszarni, sushi baru w okolicach Katowic, no to tylko Sakura na Mariackiej. Jedziemy zjeść i wracam do domu sprzątać i pewnie mi się zdąży wybrać pranie, więc wtedy będę mogła je wywiesić na dworze. Jestem w domu wysprzątane, pranie mi się suszy na zewnątrz. O, zapalę to światełko, może będzie jaśniej. I używam ostatnio na co dzień tego podkładu z Eveline Wonder Munch. Odkąd mamy drogerię, testuję różne produkty drogeryjne, ale ostatnio na co dzień ten bardzo fajnie mi się sprawdza. Także jak macie ochotę, mamy go właśnie dostępnego w drogerii. Ja malowałam się dzisiaj w okolicach godziny 10, a naprawdę przez cały dzień ten makijaż wygląda świeżo. Ten podkład jest podkładem nawilżającym, więc będzie super dla cer normalnych, suchych, mieszanych, z tendencją do przesuszania się. U mnie sprawdza się naprawdę rewelacyjnie. Powiem Wam, że jest godzina 19.30, a za oknem już jest prawie ciemno.
już nie ma w ogóle prawie słoneczka. Zaszło, ja mam jeszcze pranie, bo mi się suszy, także muszę je wciągnąć tutaj do mieszkania. Myślę, że nie wyschło, bo było dzisiaj naprawdę ciepło. Przed chwilą nagrywałam TikToki. Założyliśmy nowego TikToka, Drogerii Flowy. Jest oczywiście mój TikTok Latex, no i nowy TikTok Flowy, gdzie wrzucamy bardziej takie typowo kosmetyczne TikToki z testami, z rekomendacjami, recenzjami. Także zapraszam Was gorąco. TikTok to flowy.pl. Wpadajcie koniecznie. A ja tak pod wieczór zerkam sobie zawsze do To-Do, czyli do tej aplikacji do planowania dnia, gdzie sobie wpisuję jakieś obowiązki, które muszę zrobić w tym terminie, że na przykład wiecie, zmontować taki film, zrobić coś tam, nagrać TikToka, zrobić zdjęcie i tak dalej, i tak dalej. I sobie tylko odhaczam i zawsze po całym dniu wchodzę w tą aplikację To-Do, no i sprawdzam, czy wszystko odhaczyłam, co mi się udało zrobić. Jeżeli czegoś mi się nie udało zrobić, to przesuwam sobie to na inny termin. No i tak zwykle właśnie mam taką rutynę wieczorową, że siadam po prostu przy laptopie albo przy telefonie i sprawdzam to. Dodatkowo planuję sobie wstępnie jutrzejszy dzień w kalendarzu, co, w jakich godzinach, o której zaczynam pracę, o której kończę, czy mam trening, czy nie mam treningu. I bardzo Wam to polecam, bo odkąd zaczęłam planować swój dzień i swój tydzień, to o wiele łatwiej mi się pracuje, mniej czasu marnuję i jestem o wiele bardziej produktywna. Bo to też często mnie pytacie na storiskach, jakby, że widzicie, że jestem produktywna, że dużo robię w ciągu dnia, jak to jest. Zaczęłam po prostu prowadzić swój kalendarz, zaczęłam planować dzień, wpisywać obowiązki i to na maksa mi pomogło. Także siadam przed kompem, wracam do tego. Bardzo dziękuję Wam za obecność na tym live'ie. Do zobaczenia na kolejnym i na pewno na dniach pojawi się na kanale Beauty, na kanale Klatex tutorial makijażu, który miałam na weselu. Pokażę Wam dokładnie, jakie produkty włożyłam. Koniecznie subskrybujcie tam ten kanał Klatex, bo ten makijaż był wykonany w 99% kosmetykami właśnie drogeryjnymi w fajnych cenach. Dzięki za oglądanie. Pa!